Cześć tu! Oluś, i tatuś, siemanko, dzisiaj niezłe unboxianko. Pierwszy raz w historii naszego kanału. Nie to, że otwieramy Finksy Zinksy, bo to otwieraliśmy, tylko co, Olusiu, otwieramy pierwszy raz w historii? 25 opak. 25 saszetek w jednym pudełeczku. Jesteśmy ciekawi, a wy jak wiecie, możecie napisać w komentarzu, czy jest podobnie jak w 50-paku, czyli są na przykład 3 srebrne i 1 złota lub ultra rzadka, czy na przykład w tym będą tylko 2 srebrne i 1 ultra rzadka. Albo inaczej, dlatego otworzymy wszystkie. Mam nadzieję, że trafimy w końcu ultra rzadkiego. Ja mam nadzieję, że słońce, Olek ma nadzieję, że księżyc drugi, tak? Bo księżyc jeden mamy, ale... A nie chcę, żeby słońce chcesz bardziej. Bardziej? Aha, ale mówię, że to się będzie cieszył, będzie no. Radość, tak? No to tyle, zaczynamy unboxianko. Olusiu, co my... Stawcie łapki w górę, subskrypcję i dzwoneczek. Dzwoniący, prawda? No to tyle, tak? No to otwieramy. Dobra, ty zaczynaj, ja się nie wtrącam. Matko Boska, jaki on jest rozwalony. Mogę ja? Dobra, mamy 25 saszetek. Olek, zaczynaj. Będziemy, i co tutaj mamy? Nie wiem, czy pamiętacie, otwieraliśmy o kosza. Kosza już trafiliśmy w czymś, nie wiem. Pamiętasz, Olusiu? To chyba w drugim kolorze. W drugim kolorze, o mój Boże, w drugim kolorze. Dobra, Olusiu, otwieraj dalej. Co tam mamy? I uwaga, tego nie mieliśmy teraz, mikrofala i to otwierana. Pokaż, Olusiu, widzom. Bliżej. Ja tu się zajmę sprzątaniem. Zobaczcie, otwiera się i w środek możemy włożyć coś, popcorn i go zrobić. My mamy w ogóle księżyc. Ale czadziur. Mogę pokazać? Możesz już pokazać. Księżyc wygląda tak. Nie musisz się mnie, Olusiu, pytać, to jest tak samo twój kanał, jak i mój. A ta mikrofala, nie mieliśmy nigdy tej mikrofali, Oluś. Wiesz o tym? Co? No, nie mieliśmy z tej zawiasu, nie mieliśmy. Nie wiem, napiszcie, że mieliśmy, ja tam nie pamiętam. Mieliśmy lodówkę, że na górze się otwierało. Ja nie, nie, on się myli, nie ma racji. Dobra, Olek, jadę dalej. O, przepraszam cię najmocniej. I teraz co tam mamy? Megafon! To ostatnio, pamiętasz, coś otwieraliśmy? A, otwieraliśmy tą skrzyneczkę shorta, co kręciliśmy. Ja myślałem, że to megafon był. A co to było? Megafon. A nie, to było... To jest megafon, zobaczcie. To było grze karcianej. A, w grze karcianej, no tak, masz rację. W grze karcianej to nie był megafon, tylko co to było? Jakiś instrument. Instrument. A, trąbka, no tak, no. Kuzonik, czy jakoś tam. Jak zwał, tak zwał. I teraz uwaga, werble. Zobaczcie. I zobaczcie, to jest... Teraz jest bardziej dopracowane, bo puszeczka już była kiedyś. A zobaczcie, ma normalnie dziurkę. Zobacz. Ja cię, ale gacie. Dobra, 4 za nami. Lecimy z 5. I zostanie nam 20. I zostanie 20 i zaczniemy razem chyba otwierać. I co to? Piłeczka do... Do kosza, tak, zła, wroga. Poczekaj, bo standardowo właśnie ostatnio liczyliśmy, ile mamy złych. Mamy, to, ten jest dobry. Mamy 2 złych, 3 dobrych. Czyli nie po twojej myśli, bo ty bardziej lubisz tych złych, nie? Proszę bardzo. Czy razem otwieramy teraz? A, przepraszam was, miał być Stumble Guy, no. Ale będzie na pewno, Oluś, obiecaj widzom. Olek mnie wprowadzi w Stumble Guy'a i będziemy grali i rządzili, i losowali i koło mi kręcili. Jak, 2 otwierasz? Ale... No, ale żeby koło kręcić trzeba zdobyć monetę. No dobra, ale to będziemy na moim koncie, na nowe otworzymy zupełnie od nowa. A potem będziemy, żebyśmy mogli potem grać między sobą. Kumasz? Kumasz czacze. Dobra, otwieramy... O, chyba pierwszy raz dopiero dobre podziały. Trzy, cztery. I co ty tam masz? Młody padawanie. I mamy, co to jest? Micho. Kawał uda. Jest dobry. Zobaczcie, Michula. I wyciągnij, zobacz, co ja tam otworzyłem. Tum, 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 tum. I hydrancik. Idealnie. Szkoda, że nie mamy
mamy sunię, a nie pieska, bo piesek to podchodzi pod hynra, podnosi nogę i go oblewa. By nam sikał na niego. Jakbyśmy piesek. Piesek. A my mamy suczkę. A suczki nie. A pieski podnoszą nogę. Suczki jak robią siusiu, to siadają. Ale nie, podnoszą. Ona taka jest dziwna, ta nasza, ale ogólnie tak siadają, kucają. Aha. To tak jak mężczyźni robią siusiu i chłopaki, to na stojąco, a dziewczyny siadają. Ale Lucy podnosi. No bo Lucy jest troszeczkę inna, nie? Trochę jest jak kot w ogóle, prawda? Dobra, mniej gadania, więcej otwierania. Co tutaj dalej? Ja tu już przesunę te, żeby robić miejsce na nowe. Dziwny, okej. Okay. Ja otwieram. I co tam masz? Albo fortepian. No, fortepian. Fortepian, napiszę, czy to fortepian, czy pianinko. Nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę oczywiście. W górę, aż po same chmury. Aha. Okej, okay, proszę bardzo. Poczekaj, czekaj. Daj szansę, żeby zostawili łapkę teraz, jak chcą, żeby otworzyć. Ania, ty. Jacek. No, placek? Nie, bez placków, dawaj, otwieraj! I kolejne, i co tam będzie za zwiększor, zwiększor? I pierwszy chromatyczny. Metaliczny. To nie jest metaliczny, to są chromatyczne. Metaliczny. Super collection. Rescue Fox. I kolejny, garnuszek chromatyczny. Nie metaliczny. Kolejny metaliczny. Zobaczcie, jak wygląda. Taki chromatyczny mówię. Patrzcie, jak się zobaczy tutaj w kociołku. To jest ciekawe, czy to jest garnek czarownicy. No, ale patrzcie, to się ładnie mieni ten metaliczny. Chromatyczny. Nie rob mi pozłości. Nie. I tu wiertara. O, to można wykorzystać. Zobacz. W zupkę i chcesz zamieszać. Wkrętarą. Ale czadzio. A to jest zły i to jest zły. Czekaj, bo tu postawiłeś dobrego. Czyli mamy już, bracie, prawie remis. Jest pięciu złych i... Nie, mamy remis i pięciu dobrych. Dobrych. O, nie. To tu... No dobra. To mamy jednak przewagę jednego. Olek, uwaga. Jedenasty. Jedenasty szczęśliwy. Czy to będzie... Pierwszy srebrny, ale mieliśmy ostatnio... What? Co się z tą dzieje? Olek, co się z tą dzieje? Mamy srebrnego, taki podróżny kopelusz. Ci, co robią wykopalisko, archeologa albo jakiegoś tam zdobywcę. Jest srebrny, czyli jeden srebrny już jest na pewno. Czy jak myślisz? Ja myślę, że będzie mniej srebrnych niż w dużej paczce. Ja myślę, że może być tak, że w paczce 25 saszetek jest jeden srebrny, jeden ultra rzadki albo jeden złoty. Ja myślę, że dwa srebrne i jeden ultra rzadki. Ale mów wyraźnie, bo nic nie zrozumieli. Ja myślę, że jeden ultra rzadki albo złoty i dwa srebrne. Okej. Okay. Otwieraj, chłopie. Uwaga, werble, 3, 2, 1, 8 i... W drugim kolorze z lekko uszkodzoną klapą. Zobaczcie, jestem wesoła mikrofonu i wszystkich zjadam z dola. I zobaczę, ma czapkę kucharską. Okej, okay, to jedziemy następny. Nie zdradzam, co tam wyczułem. Uwaga, nie macaj, no. Uwaga, coś cienkiego na pewno. Nie, księżyc jest... Monety! Monety! Dolar! Daj mi money! Pamiętasz? A w ogóle, Olusiu, czy ty pamiętasz, że mieliśmy kiedyś nakręcić piosenkę i nam nie wyszło? No. A pamiętasz, jak się nazywała? Zinksy mają highs. Już nie pamiętam, jak tam szły słowa. I uwaga, kolejny! Szybciej, bo mi palce już bolą. Srebrny drugi, czyli złoty będzie. A czemu myślisz, że złoty będzie? A, że jak ultra rzadki to jest jeden srebrny i ultra rzadki, jak dwa srebrne to jeden złoty, tak myślisz, że tak jest? Nie wiem, ja myślę, mam nadzieję, że tak nie jest, że się mylisz. I uwaga, kuczek, który? I zobaczmy, jak to wygląda. Tutaj są źli. I ten jest zły. Czyli mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem na siedem. Piętnasty!
Dum-dum-dum-dum-dum-dum. Grzaje. Jakiego idzie? Do złych. Zobaczcie, tak wygląda. Na tole stać. Na tyle. Nie, jeszcze tutaj jest miejsce, muszę przesunąć. Je troszkę to do tyłu. Teraz chyba źli wygrywają. Teraz źli, bo jest 8 złych i 7 dobrych. Uwaga! Taram, tiam, tam. Zły, dobry. Zły. Musimy koniecznie nakręcić też odcinek 24H z Zinksami. Zinksy decydują, co robimy, czy tam Finksy. No ale to jeszcze wkrótce. Uwaga, którą teraz wygrywasz? Ok. Zostało nam już... Nie, tościk. Tościk, pokaż tościka. Ja nie tak szybko dodaj, widzą, pokażę. Tościk zalany jest serem, albo to jest może ślina, ktoś go jadł i tak mu się ulało. Czekaj, policzymy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, szczęśliwa. Zaczynasz od tamtej, co spadło? Tak? O, piesek się włączył. Dawaj, dawaj, Olek, Olek, dawaj, dawaj, dawaj. Zobaczymy, ja tu coś pomagam. Albo nie, nie będę sobie psów zabawy. Uwaga! O, jest piesek. Dobry piesek, dobry Oluś. Tak, szaszy. Dobra. Olek, otwieraj. 3, 2. Zębami nie, a w sumie to w sumie czyste. Nie wiadomo, kiedy tam ktoś wkładał do paczki. Chociaż myślę, że do paczek wkładają roboty. Znaczy maszyny. I jest kolejny chromatyczny. Ale zły. Ale zły i źli wygrywają. Źli, jak to mówią, murules. I to jest dobry, czyli mamy aż dobra. Ty otwieraj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. I pan Piła. Pan Piła był w której? W szóstej chyba, nie? Myślę, że już dobrze chyba nie mają, mają jak... Sprawę. Nie mają szans, bo jest już ci liczę, patrz. Mają szansę, jak trafią wszystkie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 złych i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dobrych. O, a tu proszę. Jest ile soszek? Tak? A tu już zostało 5. Czyli jest szansa. Jest szansa na remis. Na remis, tak jest. Zobaczymy, czy będzie remis, czy jednak źli rządzą. I jest dobry. Ajaj, kosiareczka. Ajaj, ajaj. Fajna ta kosiara. Kosiara, następny. O. Oleg, nie, nie macę, nie macę, nie psuj. Uwaga! I jest kolejny. O, ale to jest super. On jest dobry? Ale jest super, jeden z najbardziej podobających mi się Zinksów, Finksów w 10 serii, czyli nie 10, tylko Rescue Force, Arbuzek, bo jest tak wykonany fajnie, nawet te pesteczki są wystające i je można dotknąć. I ma fajną kulariówkę, uwaga, i kolejna moneta, czyli zły kolejny, czyli źli wygrywają tą batalię. I teraz pytanie, chodź pomacamy, czy jest szansa, że tu może być ultra rzadki. Jakie były tu złote? O, tu ja mam chyba ja drugi. Nie mam. No tu jest na pudełku. Nie, dżi, nie, dżi, chłopie, na dżi, nie, dżi. Gdzie tu są złoci? Tu są, nie. Tu musisz na ulotce. Czekaj, to nie ta ulotka. Nie ta ulotka, zobacz. Nie sprawdzę, ja sprawdzę. Dobra, dobra. Dobra, ja już teraz wiem. Jest ciuchcia i wagonik. Ale nie mamy wszystkich, nie mamy dobrego. Nie mamy dobrego, uwaga, trzy. Nie, 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 ty otwieraj, ty otwieraj. Uwaga, pierwszy, tu za cienki jest coś, żeby był. No. I szpachela. Mamy szpachelkę do kładzenia, na przykład cementu, albo do, jak się kładzie cegiełki, to... Ja zgaduję, że nic nie będzie. Nic nie będzie? Czyli jest szansa, że w 25 paku nie ma żadnego ultra rzadkiego, ani złotego. Uwaga i... Gaśnica. Chyba to jest gaśnica. Kolejnym razem nam się nie udało, Olusiu, ale wiemy teraz, że najprawdopodobniej są tylko dwa rzadsze w 25 paku, czyli jest mniejsza szansa na trafienie, więc chyba lepiej odłożyć i kupić 50 paka, nie? Chociaż może częściej się trafia. Nam się trafiły dwa srebrne. Jeden srebrny. I gdzie jest drugi srebrny? Dwa srebrne nam się trafiły, czy jeden? A, dwa. Dwa srebrne i to wrogowie. Tak? Tak. Czyli jak myślisz? Lepiej 50 paki, nie? Tak. Nie, ja wolę 100 paki. 100 paki? Czyli po 50-50 i wtedy masz szansę na najlepiej 400 paki. Nie 400 paki, dobrze mówię? 200 paki.
Bo są cztery szanse na cztery wszystkie te rzadkie. No to nic, znowu nam się nie udało, ale nie będziemy się może poddawać. Mam pomysł, jak będziemy robić 24H, to pójdziemy do rzadki i tam będziemy kupować sobie i właśnie otwierać, co zinksy zdecydują, co robimy. I może nam się wtedy trafi. Może w której żabce pozwolą nam pomacać i wyszukamy księżyca albo słoneczka. Co ty na to? Tak? No to tyle. Pamiętajcie, księżyc wygląda tak. A ja bym w ogóle zrobił na moim zdaniu kiedyś zinksa saszetkę. Tak, zinksa saszetkę. Dobry pomysł. Trzeba napisać do Hiszpanii i im powiedzieć, najpierw napiszemy do Polski, Medjugorje Polska, i im powiemy, słuchajcie, pogadajcie z tymi w Hiszpanii, żeby zrobili takiego zinksa saszetkę. Dobry pomysł. Brawo. Brawo do Olka. Poczekaj. Widzowie, 3, 4. Dobra, to tym optymistycznym albo mniej. Ty, ale byśmy numer zrobili. Jeszcze jedna saszetka, poczekaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeden, dwa, na trzy, na cztery, na pięć, na sześć, na siedem, osiem, na dziewięć, na dwa, dwa, jeden, dwa, 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 trzy, dwa, cztery, dwa, pięć. Co? A! Przecież to jest nie z saszetki. 24, jeszcze jest jedna szansa i uwaga! Ale to by były jajeczka, ja cię kręcę i... No jednak jest. Gady, miotełka. Ale przez moment wierzyłem. A ty wierzyłeś, że coś... Nie. Nie wierzyłeś? Nic, a nic. A nie ma jeszcze gdzieś? Może jeszcze nie ma. Nie ma. Dobra, trzymajcie się, ramy cieplutko, kochamy. Ma! Pa!